Hubert Wołąkiewicz wziął udział w jednym z treningów Akademii Dziecięcej Lecha Poznań. 5- i 6-latki pod okiem trenerów rozwijają swoje umiejętności, tak aby w przyszłości mogły zostać profesjonalnymi piłkarzami. Treningi dla tak młodych zawodników opierają się głównie na grach i zabawach koordynujących ruchy ciała. Gry i zabawy są w formach różnego typu berków, są to zabawy biegowe, są to zabawy związane z orientacją przestrzenną, kolorami. Chcemy też rozwijać zarówno umiejętności, nawyk ruchowy, jak też kształtować w pewien sposób kształtowanie tutaj mózgu, czyli żeby ten zawodnik reagował na różne bodźce i miał do tego jak największe predyspozycje. Dzieci pomimo tak młodego wieku starają się pokazać z jak najlepszej strony na tle swoich rówieśników. Dla niektórych z nich takie zajęcia to nie tylko czysta zabawa, co potwierdzają rodzice. Oj, myślę, że to tak różnie zależy od charakteru dziecka tak naprawdę, nie? Akurat mój syn to on bardziej rywalizuje jednak mimo wszystko i to zależy od dziecka. Jedne lubią, chcą się bawić, lubią grać w piłkę i chcą się bawić, a inne dzieci jednak mimo wszystko gdzieś tam rywalizują między sobą, nie? Największą atrakcją dla przyszłych piłkarzy jest obecność zawodników kolejorza. Hubert Wołąkiewicz brał czynnie udział w każdym ćwiczeniu i wspierał młodych zawodników. Chłopcy, rozpoczynając tak szybko przygodę z piłką nożną, mogą nauczyć się dyscypliny, która pozwoli im w przyszłości osiągnąć sukces. Ja wiem, na razie to muszę przede wszystkim się skoncentrować na tych zadaniach, które trenerzy im wyznaczają, bo wiadomo, że w tym wieku jeszcze różnie z tym bywa. A pomału, techniki trochę, prowadzenie piłki to jest najważniejsze. Od takiego małego trzeba zaczynać, bo później wiadomo, że nie będzie przeszkadzała i może być z nich duża pociecha. Pamiętasz, jak ty zaczynałeś grać w piłkę? Trochę lat było temu, ale na pewno jedno, co zostaje mi w pamięci, to że nie mieliśmy takich warunków do treningu, jak mają teraz te dzieciaki. Dlatego trzeba się cieszyć i trzeba to wykorzystywać jak najwięcej. Adepci Dziecięcej Akademii Lecha Poznań trenują 2 razy w tygodniu. Sumienność i wytrwałość w treningach mogą sprawić, że w przyszłości kilku z nich wybiegnie na murawę Inea Stadionu przy Bułgarskiej.